No cóż, tam gdzie kończy się logika, tam zaczyna się Ekstraklasa. Nazywam się Aleksandra Burdyn i mam dla Was ciekawe tipy na nadchodzący weekend. Mam nadzieję, że mecz o tarczę wspólnoty nie jest dla Was niczym obcym, bo oprócz naszego ligowego podwórka zahaczymy także o Wembley. Koniecznie oglądajcie do końca, bo oprócz ciekawej promocji zdradzę Wam też kilka kadrów tego, czego możecie się spodziewać w kolejnym sezonie Niezłej Typiary. Zaczynamy! Na początek udajemy się do Anglii, gdzie odbędzie się mecz będący rozgrzewką przed nowym sezonem Premier League. Na Wembley Manchester City zmierzy się w meczu o tarczę wspólnoty z Leicester City. Dla obu zespołów będzie to również sprawdzian formy przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji. W roli faworyta na boisko wybiegną oczywiście podopieczni Josepha Guardioli. W klubie z Etihad Stadium dopiero pracują nad wzmocnieniami, dlatego też w sobotę mistrzowie Anglii zagrają w składzie, do którego nas przyzwyczaili w poprzednim sezonie. Możemy to uznać także za ich atut, ponieważ hiszpański szkoleniowiec nie musi martwić się o zgranie. W Leicester również nie doszło do rewolucji, choć drużyna została wzmocniona dwoma zawodnikami. Boubacarim Soumaré z Lille i Patsonem Daką z Red Bull Salzburg. Faworyt jest tylko jeden, Manchester City, który wygrał 4 z 5 oficjalnych spotkań przeciwko Leicester City. W sobotę również będzie chciał potwierdzić wyższość nad swoim rywalem, jednocześnie wysyłając do innych zespołów pretendujących do walki o mistrzostwo w najbliższym sezonie jasny sygnał o swojej sile. My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na Manchester City. Dzień wcześniej zainaugurowana zostanie rywalizacja w trzeciej kolejce PKO Ekstraklasy. W jednym ze spotkań Lech Poznań podejmował będzie u siebie Krakowie. Nowy sezon lepiej rozpoczął Kolejosz, który po dwóch spotkaniach ma na swoim koncie 4 punkty, a jego występ w ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze mógł podobać się kibicom. Zupełnie inne nastroje panują natomiast w obozie Pasów, które jak na razie zapisały na swoje konto tylko 1 punkt. Piątkowy wieczór możemy spodziewać się zaciętego spotkania. Na papierze faworytem jest Lech, ale Krakowia zrobi wszystko, aby wywieźć z Poznania przynajmniej 1 punkt. Nie powinno więc zabraknąć emocji, a także goli. W 5 ostatnich bezpośrednich pojedynkach obie drużyny zdobywały bramki, a biorąc pod uwagę tylko mecze w Poznaniu, taka sytuacja miała miejsce w 7 z 9 ostatnich konfrontacji. Na podobny scenariusz liczymy także tym razem. Nad opcją BTTS zastanawiali się również nasi koledzy z Zagranie.com, ale ostatecznie wybrali nieco bezpieczniejszą opcję. Biorąc pod uwagę formę zaprezentowaną przez obie drużyny w dotychczasowych spotkaniach oraz wspomniane już statystyki bramkowe, typuję, że Lech w tym meczu nie przegra i zobaczymy co najmniej 2 bramki. Czeka nas bardzo ciekawy pojedynek w Szczecinie, gdzie Pogoń podejmować będzie Piasta Gliwice. Obie drużyny nowy sezon rozpoczęły ze zmiennym skutkiem. Pogoń w pierwszej kolejce pokonała u siebie 2-0 Górnika Zabrze, by następnie tylko zremisować 1-1 z Wartą Poznań. Z kolei Piast sezon zainaugurował porażką 2-3 z Rakowem Częstochowa, by w drugim meczu pokonać 2-0 Stal Mielec. Nie ma wątpliwości, że celem obu zespołów w sobotnim spotkaniu będzie zgarnięcie pełnej puli. Nie spodziewamy się jednak w nim dużej liczby bramek. Wskazują na to również statystyki. W 6 ostatnich ligowych konfrontacjach tych zespołów padł co najwyżej 1 gol. Natomiast w 8 z 9 ostatnich bezpośrednich pojedynków padały maksymalnie 2 gole. Biorąc pod uwagę statystyki oraz to, co obie drużyny zaprezentowały w dotychczasowych spotkaniach, stawiamy w tym meczu na zakład poniżej 2,5 bramki. Śląsk-Wrocław w dotychczasowych spotkaniach obecnego sezonu, zarówno tych ligowych, jak i pucharowych, dostarczył kibicom wielu emocji. W meczach z udziałem drużyny Jacka Magiery nie brakuje goli. Śląsk do tej pory pokazywał dużą łatwość w zdobywaniu bramek, ale równie łatwo je traci. W lidze zremisował u siebie 2-2 z Wartą Poznań oraz pokonał 2-1 na wyjeździe Krakowie. W niedzielę wrocławian czekać będzie nieco trudniejsze zadanie, bowiem ich rywalem będzie Lechia Gdańsk, która po dwóch kolejkach również ma na swoim koncie 4 punkty. W dwóch spotkaniach zespołu prowadzonego przez Piotra Stokowca padły łącznie tylko 3 bramki, co może wskazywać na to, że Śląskowi tym razem może być trudniej o zdobywanie bramek. Wyniki pojedynków obu drużyn w ostatnich latach mogą wskazywać na to, że w niedzielę bramki padną i to z obu stron. 9 z 10 ostatnich bezpośrednich pojedynków drużyny kończyły z przynajmniej jednym trafieniem na swoim koncie. Czy w niedzielę ten bilans zostanie poprawiony? Jesteśmy przekonani, że tak, dlatego podobnie jak we wcześniej omawianym meczu Lech Krakowia stawiamy na gole z obu stron.
Na koniec mam dla Was ciekawą promocję. Jeszcze większy zakład bez ryzyka w STS. Teraz wynosi on aż 234 zł, a aby go uzyskać, wystarczy przy rejestracji konta podać kod promocyjny GOL. Dzięki temu będziesz mógł ubezpieczyć swój zakład i zagrać bez ryzyka. Co ważne, ewentualny zwrot nastąpi na konto depozytowe i będziesz mógł nim swobodnie dysponować. Pamiętaj jednak o podaniu kodu promocyjnego. Poprzednie kolejki PK Ekstraklasy rządziły się swoimi prawami, ale mówię Wam, trzecia kolejka musi pójść po mojej myśli. Koniecznie dajcie znać, czy zgadzamy się w typach, a my widzimy się jak zwykle za tydzień.